Oj, ludziska, ludziska. Myślałem na początku, że ten mały puchar wyrzucę, a z drugiej strony w sumie jak i tak każdy uważa, że ja wygrałem tą walkę, to sobie odbieram, że to jest moja prawdziwa nagroda. Chociaż rewanż i tak bym chciał już tak zasadowo po prostu, żeby zabrać jednak swoje, żeby było już tam bez jakichś tam wątpień i tak dalej. Ale to już później. Na razie teraz zbieramy się i lecimy do szpitalu, bo palce, które połamałem w pierwszej rundzie, o to jak trafiłem mu w ochraniacz na jaja, złamałem sobie 3 palce na prawej nodze, bo to w sumie troszeczkę plan gry mojej się zmienił. Musiałem walczyć jakby eliminując swoją nogę prawą, bo to dużo stójki było w parterze, nie chciałem bawić się, bo musiałbym cały czas na palce stawać, palce nóg. Także teraz jedziemy do szpitala, bo strasznie mi boli w ogóle to, a potem zobaczymy. Dobra, trzecia godzina, a jak grzecznie wracam do domu, jeszcze prowadząc przy tym. Będę pewnie za jakieś półtora godziny, więc jutro, kochani, spróbuję odpisać chociaż na jakiś ułamek tych wiadomości, które od was dostałem. Bardzo wam dziękuję wszystkim za wsparcie, jesteście wielcy. Kurczę, no i co, mam nadzieję, że kolejna walka będzie walką o pas. Siemanko wszystkim. No niestety już po walce tak się skończyło, jak się skończyło. Szkoda w chuj, bo naprawdę czułem się bardzo dobrze. Czułem się silny. Złapałem za tą nogę, przyszedłem do siatki nawet, ale no, cios spadł niestety i walka się skończyła. Gratulacje dla Arka. Ja się muszę zastanowić, co teraz. Przepraszam na wszystkich, którzy we mnie wierzyli, wszystkich ich, którzy mi kibicowali. Pani mój sztab trenerski cały, że to tak wyszło, jak wyszło. No jest mi, niestety powiedzieć, wstyd, no ale to było naprawdę dobrze. Wszedłem w walkę, taki świadomy, w pełni, pierwszy raz w pełni świadomy wszedłem w walkę. I niestety skończyła się tak, jak się skończyła. I muszę się zastanowić, po prostu, w sensie to bardzo boli. Nie jakiś cios, tylko boli to tak w środku, że tyle miesięcy pracy i na marne. Przepraszam wszystkich jeszcze raz. No siemanko, ja jestem w hotelu. Mirzowie, dziękuję za te wiadomości. Oczywiście postaram się odpisać na każdą, ale jest tego tak dużo, że aż się dziwię, że jesteście ze mną. Szkoda, naprawdę wielka szkoda. Nie czuję smutku, już mi smutek przeszedł. Czuję taką złość z tego względu, że wszystko było dobrze. Wszystko było dobrze. Zapałem go za nogę do obalenia na środku oktagonu, przeszedłem z nim po prostu siłowo, świetnie. Przeszedłem z nim przez cały oktagon, aż pod siatkę. Na Kubańczyka nie mogłem ruszyć. Z Arkiem przeszedłem, kurwa, cały oktagon. I już sobie tam wstałem, no i nagle dostałem cios pewnie gdzieś tutaj. Odcięło mnie, no straciłem świadomość. No później to, co pamiętam, to jak już się pytał mnie ratownik, czy wiem, jak mam na imię, i potem Jarosz, czy mogę usiąść, to powiedziałem, że tak. Wstałem, to mnie jeszcze lekko zachwiało. No to było KO chyba, takie tutaj na banie. Także no, szkoda, bo... No i dlatego jestem wkurzony, oczywiście nie na Arka, bo on wykonał swoją robotę, bo trafił mnie w punkt. Ale na to, że to się tak skończyło, bo już trzymałem tę nogę. Czułem się silniejszy, no mówię, Kubańczyka nie mogłem ruszyć, a tego cały oktagon przeszedłem z nim tak naprawdę. Także siłowo było fajnie i cieszę się, no, cieszę się, że tak wszedłem w tą walkę. Szkoda tylko, że tak się skończyło. No ale gratulacje jeszcze raz przepraszam wszystkich, których zawiodłem. No nie tak to miało wyglądać, no ale no, tak jak sam mówicie, taki jest sport. Głowa do góry poboli kilka dni, bardziej duma i to, że tyle wyrzeczeń poszło i tyle poświęconego czasu. Jakby całe życie poświęciłem na to, znaczy całe życie, wiecie, te, które mam na co dzień, na treningi. No ale czułem się lepiej, oby do zobaczenia. No nie składam jeszcze rękawic. Cześć kochani, kilka słów tak po przebudzeniu. Chciałem wam powiedzieć tylko, że no jeżeli walczyliście, to jasne, jesteście w stanie sobie wyobrazić to, co mogłem czuć. Ale ja wczoraj po prostu
stres niesamowity, nigdy w życiu się tak nie czułem. Do momentu samego wyjścia do oktagonu było w porządku, ale jak już wybił pierwszy gonkę, nie pamiętam trenera, nie pamiętam sędziego, nie pamiętam ludzi, nie pamiętam mojego przeciwnika, nie pamiętam totalnie niczego. Uczyliśmy się kombinacji, uczyliśmy się robić wszystko. Wszystko. My trenowaliśmy naprawdę bardzo mocno przekrojowo i ja kurwa nie potrafiłem wykonać żadnej kombinacji podczas wczorajszej walki. I tak zadziałał na mnie stres. No, nie mam zamiaru się tłumaczyć, bo spełniłem marzenie i mam w chuju to, czy ktoś mi powie, kurwa, przejebałeś z Zabielskim. Przejebałem z Zabielskim, no to wyjdź kurwa na ring i pokaż, jak to się robi, cwaniaku. To jest... Także jeżeli ktoś ma zamiar oceniać, to najpierw niech wyjdzie przed 12-tysięczną publikę, dowie się, że ogląda was jeszcze z 500 000 pewnie na żywo na streamingach i dopiero potem się wypowie, bo to jest, to jest coś, czego nie jesteście w stanie sobie wyobrazić. A stres działał na mnie bardzo źle, bo no weszło mi w nogi, miałem nogi z kamienia, miałem nogi po prostu takie, że nie byłem w stanie się poruszać. Nie zrobiłem niczego, co wykonywaliśmy przez ostatni czas z trenerem. I no co ja mogę powiedzieć? Jedyne co mogę dodać to to, że wujaszku, jesteś dla mnie największym wojownikiem tej gali. Pamiętaj o tym zawsze, zawsze, zawsze. Będziesz miał moje wsparcie. Byliśmy w tym razem od początku do końca. Dla mnie jesteś wygrany. Dla mnie jesteś wygrany. Dla mnie wykonałeś kawał roboty. Większej roboty niż ja. I pamiętaj, że dla mnie wygrałeś. Także bardzo mocno chciałem podziękować mojemu trenerowi, trenerze, jest trener naprawdę wielkim człowiekiem z ogromnym sercem. Zmienił trener moje życie, zmienił trener moje myślenie, zmienił trener wszystko tak naprawdę. No nie potrafiłem przełożyć tego na walkę, niestety stres tak na mnie zadziałał, ale chcę, żeby trener wiedział, że jest trener złotym człowiekiem i naprawdę każdemu polecam taką osobę u swojego boku, bo no jak sami widzicie, nie? Jakby trener znaczy dla mnie bardzo dużo, zrobił dla mnie bardzo wiele, nauczył mnie naprawdę myślenia, nauczył mnie mentalu i tak dalej. No niestety nie udało się tego przełożyć na walkę, ale mówię, spełniliśmy marzenie, jest spoko. Teraz czas na odpoczynek, czas na regenerację i trzeba wyciągnąć jakieś tam wnioski, nauczyć się opanowywać stres przede wszystkim. No i wczoraj niestety nie było okazji podziękować, dlatego dzisiaj tak jakoś wszystko tutaj wam nagrywam, żebyście wiedzieli. No minęło trochę czasu, wczoraj już miałem dosyć, wczoraj już byłem bardzo zmęczony, wiecie, no naprawdę wykonaliśmy kawał roboty i ostatnie miesiące żyłem tylko i wyłącznie walką, którą tak naprawdę w ostatniej chwili dowiedziałem się też o zmianie przeciwnika, to też bardzo mocno mnie gdzieś tam rozbiło. No, to wszystko wpływa na to, nie? Wszystko wpływa na to, że nie potraficie się pozbierać. Kurwa, to jest coś nie do opisania, naprawdę. Trzeba się znaleźć w skórze zawodnika, żeby wiedzieć, co czuliśmy. Aj. No także teraz odpoczynek, teraz regeneracja. I no co? Trzeba wyciągać wnioski ze wszystkich swoich rzeczy i wyciągać plusiki, ogromne plusiki z tego, co się wydarzyło. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy byli. Dodatkowo bardzo mocno chciałbym podziękować moim partnerom, czyli Robson Cars, czyli Krukam i Kuchnia Wikinga. Dziękuję za zaufanie, dziękuję, że byliście ze mną. Dzięki wam również. Gdzieś tam jest możliwość tego rozwijania się i cieszę się mocno, że mi zaufaliście. Także kochani, wszyscy, którzy byli ze mną tego wieczoru, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno wam dziękuję. Bardzo czułem wasze wsparcie, mimo że nie pamiętam tego, co działo się na walce, to czułem wasze wsparcie. Jesteście naprawdę najlepsi. Pamiętajcie, spełniajcie swoje marzenia, róbcie swoje i nie zwracajcie uwagi na to, co ktoś wam mówi. To jest wasze życie, nikt nie ma prawa mówić wam, co możecie robić. Dlatego mocno również trzymam za was kciuki, pamiętajcie. Mamy jedno życie. Spełniajcie się. Ja uważam, że spełniłem swoje marzenie i że to nie jest moje ostatnie wyjście do oktagonu. To z pewnością. Muszę poukładać główkę, a potem będzie git. Ja pierdolę, jestem po walce, słuchajcie.
Była bitka zajebista, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja osobiście czuję, że wygrałem. Odjęli mi ten punkt jeden. Według mnie niesprawiedliwie. Czuję się na zwycięzcę, jest zajebiście. Trener zadowolony, zajebiście było. Kurde. Dajcie mi 2 miesiące, żebym potrenował, a nie kurwa jeden dzień i wyjaśnię. Wyjaśnię, kto jest królem. Słuchajcie, na ostatnią chwilę, bo dzisiaj był na zawodach Kacper, przyjechał do mnie do narożnika. Rano dwie walki wygrałeś, 2 złote medale, no i oczywiście Marek, więc słuchajcie, naprawdę dziękuję wam.